Cześć, miał z tej strony. Słuchajcie, myślałem, że nie będzie potrzeby wracania do tego tematu. Myślałem, że już ten temat generalnie nie będzie powodował mojego silnego zdenerwowania. No jednak się niestety nie udało. Wiecie dobrze, ci, którzy znają mój kanał, że Beret Bordo i to, co za nim stoi, czyli jednostka, 6. Brygada Powietrzno-Desantowa, w której kiedyś miałem niebywałe szczęście służyć, nadal są bliskie mojemu sercu. Dlatego wkurza mnie to, że nadal, że znowu wraca sprawa Nangar Kel i znowu szargany jest przy tej okazji mundur żołnierza polskiego oraz beret Bordo. Dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi. 16 sierpnia 2007 roku, w skrócie to powiem, bo po prostu szlak mnie trafia. 16 sierpnia 2007 roku, prowadząc działania bojowe, żołnierze 6. Brygady Powietrzno-Desantowej, prowadząc działania bojowe w Afganistanie, ostrzeliwali cele. Ostrzeliwali cele w wiosce, w pobliżu wioski, w okolicy wioski Nangar Kel. W wyniku ostrzału moździerzowego zginęło 6 osób. 3 osoby zostały ciężko ranne. Wśród tych osób, które zginęły, byli mężczyźni, kobiety i dzieci. Dlaczego do tego ostrzału doszło? Słuchajcie, nie będę wchodził tutaj w kompetencje sądów. Nie będę tutaj przytaczał słów żołnierzy. Nie będę przytaczał tutaj słów żołnierzy, którzy są oskarżeni. I nie będę przytaczał słów żołnierzy, którzy są oskarżycielami posiłkowymi. Bo niestety też tak się stało. Zaraz po wydarzeniach tych, które miały miejsce 16 sierpnia 2007 roku, czyli słuchajcie, 5 lat temu prawie, sprawę śmierci cywilów zaczęła badać komisja powołana przez ówczesnego dowódcę polskiego kontyngentu w Afganistanie, generała Marka Tomaszyckiego. I oprócz tego, niezależnie od tej komisji, sprawę badał również prokurator sił międzynarodowych ISAF, sił NATO, które tam w Afganistanie prowadziły działania bojowe przeciwko talibom, wspierany jeszcze przez miejscowego afgańskiego prokuratora. Dochodzenia, przepraszam, dochodzenia obu tych instytucji zakończyły się podobnie. Nie znaleziono żadnych podstaw do postawienia komukolwiek, a konkretnie naszym polskim żołnierzom, zarzutów popełnienia zbrodni wojennej. Jeszcze jesienią 2007 roku prokuratura ISAF zamknęła śledztwo, stwierdzając, że afgańscy cywile zginęli w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Słuchajcie, no tam wówczas, zresztą teraz cały czas również, ale tam wówczas toczyła się wojna. W czasie wojny giną zarówno żołnierze, tak jak i giną cywile. Szczególnie w konfliktach, w których po jednej stronie stoi umundurowana, dobrze uzbrojona armia, a po drugiej stronie stoją ludzie, którzy działają w sposób partyzancki, terrorystyczny, skryty, nie posiadający na przykład na sobie mundurów czy innych oznak przynależności państwowej. W takim wypadku oczywiście no, tam zginęły również kobiety i dzieci, ale w takich konfliktach określenie, kto jest walczącym przeciwnikiem, a kto jest zaledwie cywilem, jest bardzo trudne.
Po tamtym wydarzeniu opinie na temat tych zdarzeń w Nangarkel polskiemu ministrowi obrony narodowej przedstawił amerykański pułkownik Martin Schweitzer, który był dowódcą 4. amerykańskiej grupy bojowej, w skład której wchodziły polskie jednostki w Afganistanie. Również on potwierdził, że w żadnym wypadku nie ma mowy o zbrodni. Kiedy zbrodnia wojenna ma miejsce? Kiedy zbrodnia w ogóle ma miejsce? No wtedy, jeżeli ktoś robi to zbrodnia. Jeżeli robi to ktoś celowo. Prawda? Jeżeli celem jego działania jest zabicie konkretnej osoby, na przykład wówczas konkretnego cywila, to wtedy można mówić o zbrodni. Jeżeli polscy żołnierze wówczas by stwierdzili, zabijmy te dzieci i zabili je, no to wówczas można by było mówić o zbrodni wojennej. Tak nie było. Jak zaczęła się toczyć akcja potem po wydarzeniach z Nangarkel? Początkowo polski prokurator wojskowy, który przebywał tam w Afganistanie na miejscu, postawił polskim żołnierzom zarzut nieostrożnego obchodzenia się z bronią. I taki zarzut znalazł się w postanowieniu o zatrzymaniu żołnierzy w celu przeprowadzenia przesłuchań, śledztwa itd. Dopiero po postawieniu tego zarzutu nagle się okazało, że polscy żołnierze mają być skazywani, sądzeni za zbrodnię wojenną. Jak do tego doszło? Otóż trzeba jasno sobie postawić sprawę. Już kilka tygodni przed wydarzeniami w Nangarkel polscy żołnierze, dokładnie ci żołnierze z tej jednostki, z tego pododdziału, który był zaangażowany w tą całą akcję, z bazy w Azji Kwa, kilka tygodni przed tymi wydarzeniami już meldowali, składali meldunki o wadliwej amunicji oraz wadliwych moździerzach. Konkretnie mówili nawet o tym egzemplarzu, który potem był w użyciu w Nangarkel. I o tym, że w efekcie tych wad sprzętowych pociski moździerzowe, granaty moździerzowe uderzały generalnie tam, gdzie chciały. Nie tam, gdzie były wycelowywane. Potwierdziła te meldunki żołnierzy, opinia biegłych, którzy zbadali tenże wadliwy sprzęt już po wydarzeniach w Nangarkel. Jeden z biegłych potwierdził, że to wadliwy sprzęt mógł być główną przyczyną tego, że pociski uderzyły w cywilne zabudowania wioski. Ja tylko na marginesie powiem jedną sprawę. W ogóle według mnie taka sytuacja nie powinna w ogóle, nawet nie trzeba by było tego wyjaśniać. Jest wojna. Są ludzie w czarnych kapeluszach i ludzie w białych. Nasi są tymi w białych kapeluszach, nie w czarnych. Jeżeli z wioski lub z bezpośrednich okolic kilka godzin wcześniej zostają ostrzelane patrole sił sprzymierzonych, tam konkretnie chodziło o ostrzelanie amerykańskiego patrolu, który najpierw trafił, wjechał na IED, pierdyknął w powietrze, a potem został ostrzelany z rejonu Nangarkel, no to, sorry Winnetu, cywile, którzy tam mieszkają, muszą sobie zdawać sprawę, że w wyniku działań bojowych na swoim terenie mogą zginąć. No ale dobra, przyjmujmy, że już jesteśmy tacy porządni, że będziemy tam śledztwa prowadzić. Co się wydarzyło, że nagle polskim żołnierzom postawiono zarzuty zbrodni wojennej? Wszystko wskazuje na to, że parcie na to, żeby z naszych żołnierzy zrobić morderców, mieli również nasi żołnierze. A konkretnie żołnierze, chociaż trudno wydaje mi się ich tak nazwać, ze służby kontrwywiadu wojskowego, świeżo wówczas zreformowanej przez Antoniego Macierewicza, pseudonimantek rozpylacz. To właśnie w meldunkach oficerów kontrwywiadu wojskowego po raz pierwszy
zaczęły padać najcięższe oskarżenia. Jak zaplanowana zbrodnia, atak odwetowy na cywilów, Boga ducha winnych, Bogu ducha winnych cywilów. Prokurator wówczas prowadzący sprawę, prokurator Karol Frankowski, już tutaj z Polskiej Prokuratury Wojskowej, sam potwierdza, że głównym motorem skierowania śledztwa na tory zbrodni wojennej były raporty służby kontrwywiadu wojskowego. Dlaczego taka sytuacja mogła mieć miejsce? Otóż pojawiły się głosy, że działania służby kontrwywiadu wojskowego zrzucające odpowiedzialność na śmierć cywilów, a nawet nie tyle, że zrzucające odpowiedzialność, oskarżające o zbrodnie polskich żołnierzy, miały na celu przykrycie nieudolności działań służby kontrwywiadu wojskowego w Afganistanie. Jakiej nieudolności? Przede wszystkim jeden z oskarżonych wówczas w sprawie Nangarkel, teraz jakby uwolniony od zarzutów, ówczesny kapitan Olgierd C., był od pewnego czasu w otwartym konflikcie z SKW, tam w Afganistanie. Napisał kilkanaście skarg na oficerów kontrwywiadu wojskowego, którzy zamiast dostarczać swoim żołnierzom, swoim kolegom ze służby dane wywiadowcze dotyczące przeciwnika, zamiast dbać o bezpieczeństwo bazy, kontrwywiadowcze bezpieczeństwo bazy, zamiast prowadzić działalność polegającą na wsparciu naszych pododdziałów bojowych, bawili się na miejscu w policję polityczną. Zamiast podsłuchiwać talibów, podsłuchiwali naszych żołnierzy. Zamiast jeździć z naszymi żołnierzami na akcje i prowadzić działania w terenie, zadowalali się tylko tym, żeby naszych żołnierzy po akcjach przesłuchiwać i od nich zbierać informacje wywiadowcze. Żenująca sprawa. Na tą sytuację, na działalność SKW wówczas w bazie w Azji Kwa, zwracali uwagę również amerykańscy sojusznicy, którzy bardzo krytycznie odnosili się do działań naszych służb wojskowych, służb wywiadowczych w tamtym okresie, w tamtym rejonie. Zacytuję wam na przykład SMS, jaki pojawił się, jaki pokazywał swego czasu generał Sławomir Petelicki, twórca jednostki GROM, który dostał SMS-a od amerykańskiego oficera kontrwywiadu wojskowego tam z Afganistanu. Napisał coś takiego: dziwny macie kontrwywiad, co zamiast pomagać i chronić wojsko, tylko w nim jątrzy. Wszyscy oficerowie oraz komandosi polskiej grupy bojowej z Afganistanu byli zgodni w swoich ocenach. Zgodni byli, że służba kontrwywiadu wojskowego zamiast pomagać polskim pododdziałom w misji, w prowadzeniu misji bojowej w Afganistanie, zajmowała się zbieraniem po prostu na nich haków. Robieniem z żołnierzy ucholi na podstawie szantażu, szukaniem idiotycznych haków w postaci na przykład, nie wiem, zdjęć zrobionych na polu walki z trupami. Tam też się pojawiły takie zarzuty. Polaków również oskarżono o bezczeszczenie zwłok. Chodziło o to, że Polska, ta grupa grupa, która uczestniczyła w ataku na Nangarkel, na atak na Nangarkel, zaraz poszło, o atak, no widzisz, Chmielu, atak, czyli oni specjalnie atakowali. Ta grupa, która tam była, dostała swego czasu rozkaz na przykład od swoich przełożonych, akurat amerykańskich, bo im podlegali, żeby zebrać ciała zabitych talibów, jako że byli najbliżej. No i te ciała trzeba było zebrać. No, ciała talibów zesztywniałe trzeba było generalnie zebrać, wrzucić do worków na pakę i no, no umówmy się, no
Nie, przebierał się człowiek wtedy w czarny garnitur, w cylinder, prawda? Oni się nie przebierali w czarne garnitury, w cylindry, w rękawiczki i nie prowadzili ceremonii pogrzebowych. Dobrze powiedział jeden z oskarżonych z Nangarkal, szkoda, że nie widzieliście, jak ciała talibów zbierają saperzy. Przywiązują linę do nogi i ciągną za samochodem, żeby zobaczyć, czy pod ciałem nie ma ukrytego ładunku wybuchowego. To jest wojna. To nie jest kurna harcerska zabawa w podchody, drodzy panowie prokuratorzy. Wszystkie opowieści, historie dotyczące działalności służby kontrwywiadu wojskowego w Afganistanie w tamtym okresie spowodowały to, że generał Marek Tomaszycki, ówczesny dowódca naszego kontyngentu, po zakończeniu zmiany wystawił SKW, służbie kontrwywiadu wojskowego, ocenę negatywną za udział w operacji w Afganistanie. To jest, słuchajcie, rzecz, która nigdy jeszcze chyba nie miała miejsca. Z reguły zawsze rączka rączkę myje, generalicja zawsze wystawiała oceny na sztukę, no ale tam była wojna, czego nie zrozumieli chyba żołnierze, oficerowie SKW. I generał Tomaszycki wystawił ocenę im negatywną, co było szokiem. Dlatego między innymi również generała Tomaszyckiego chciano potem w związku z tą całą historią utopić. Że tuszował sprawę. SKW stwierdziło, tuszował sprawę Nangerkel. Ciekawa jeszcze jedna sprawa. Kiedy swego czasu dziennikarze tego znienawidzonego przez wszystkich Newsweeka spytali się Antoniego Macierewicza, co sądzi na temat całej tej sprawy, że SKW dostało negatywną ocenę. Przypominam, że wówczas Macierewicz był spiritus movens z całej służby kontrwywiadu wojskowego. Macierewicz powiedział, że SKW wypełniała swoje obowiązki, ale nie można oczekiwać, żeby strażnik z pilnowanym mieli dobre relacje. To jest cytat z Macierewicza. Ten cytat jasno pokazuje, że Macierewiczowi i jego przydupasom z SKW popierdzieliły się generalnie priorytety. To jest kompletne niezrozumienie zadań, jakie ma służba kontrwywiadu wojskowego w prowadzeniu działań wojennych w stosunku do swoich własnych żołnierzy. Czyli oni mają być strażnikami tych żołnierzy, mają być psami, które pilnują, żeby żołnierz czegoś, a jak tego to za rękę złapać? Nie. Tu się im popierdzieliły priorytety. Stąd cały bajzel. Ja już nie wspominam o innych sprawach. Cała ta sytuacja niestety również źle wpłynęła na Esprit de Corps jednostki 6. Brygady Powietrzno-Desantowej. Oskarżeni w tej sprawie żołnierze, wszyscy między sobą również obrzucali się oskarżeniami. Trudno powiedzieć, czy było to wynikiem tego, że byli napuszczani przez siebie, przez prokuraturę. Chodzi tu konkretnie o to, że żołnierze bezpośrednio uczestniczący w działaniach twierdzili, że rozkaz ostrzelania wioski wydał im konkretnie wspomniany przeze mnie wówczas kapitan, potem zdaje się major Olgierd C. On twierdził, że on takiego rozkazu nie wydał. Nie wiem, jak było naprawdę, ale kompletnie tej sprawy nie powinno być. Procedury zostały zachowane. Śledztwo na miejscu zostało przeprowadzone. Afgańskie rodziny, w myśl ichnich zwyczajów i prawa, dostały odszkodowania. Niejedno śledztwo zostało na miejscu przeprowadzone. Przypominam, że zostały przeprowadzone dwa śledztwa. A teraz powrót po latach do tej sprawy i znowu sądzenie żołnierzy, którzy w tym uczestniczyli. To jest kurna po prostu jakiś absurd. To jest sranie we własne gniazdo. I zastanawiamy tylko jeszcze jedno. Czy w związku z tym nie należy pociągnąć do odpowiedzialności wysokich oficerów SKW, którzy nie panowali nad swoimi podwładnymi tam w Afganistanie?
Również. Czy nie należy pociągnąć do odpowiedzialności Antoniego Macierewicza za burdel w tej instytucji również? Bo wszystko wynika z tego, że cała ta sytuacja w Nangarkel, jeżeli już ją należy sądzić, jest wynikiem złej pracy służby kontrwywiadu wojskowego, a nie wynikiem tego, że w Afganistanie wśród polskich żołnierzy byli mordercy albo ludzie ze zwichrowaną psychiką. Skandal. To jest skandal. Powinniśmy jako państwo powinniśmy stać murem za naszymi żołnierzami, jeżeli nie doszło do sytuacji takiej, jak na przykład w Wietnamie, w My Lai, tak? A nie doszło do takiej sytuacji tutaj. Nie doszło. U nas problem polega na tym, że wysyła się żołnierzy na wojnę, gdzie mają zabijać przeciwnika, a potem pokazuje się żołnierzy Simiku, naszych żołnierzy, którzy budują studnie Afgańczykom. Albo świętują Wigilię w bazie. Albo rozdają dzieciom cukierki. Ale kurwa, jak nasi zabijają setki talibów, to się tego nie pokazuje. Bo jeszcze się opinia publiczna dowie, że tam jest naprawdę wojna. No i dlatego potem coś takiego, jak się trafia taka sytuacja jak w Nangarkel, to po pierwsze jest szok opinii publicznej, pojawiają się głosy mordercy, a potem jacyś debile chcą wypromować, nie wiem, robić kariery, niszcząc ludzi, którzy w razie wojny by za nich walczyli. Niszcząc żołnierzy 6. Brygady Powietrzno Desantowej. I nie tylko, bo innych jednostek również. Ta sytuacja wpłynęła na wszystkich żołnierzy naszych, żołnierzy polskich, którzy uczestniczą w działaniach bojowych, gdziekolwiek by te działania nie miały miejsca. To jest wojna. Rozkaz, żołnierz dostaje rozkaz i on ma ten rozkaz wykonywać. A nie ma deliberować, czy to aby nie jest, czy tak rzeczywiście ma być. A czy ja powinienem wykonać ten rozkaz, czy nie powinienem wykonać tego rozkazu? Niestety. Rozkaz to rozkaz. Jeżeli rozkaz sprawia wrażenie niezgodnego z prawem, prosi się o rozkaz na piśmie. Tak? Przypominam jeszcze raz. Amerykanie, którzy wówczas dowodzili polską grupą bojową w tamtym rejonie, miesiąc po tych wydarzeniach zamknęli śledztwo w sprawie Nangarkel. Uznali, że to był wypadek przy pracy polskich spadochroniarzy. I wytykają Polakom błędy. Jakie błędy? Błędy dotyczące działania polskich wojskowych służb kontrwywiadowczych na tamtym terenie. Pismo do dowódcy Polskiej Grupy Bojowej, generała Tomaszewskiego, podpisał generał David Rodriguez, dowódca zgrupowania Wschód w Afganistanie. Pułkownik Schweitzer, ten, o którym wcześniej wspominałem, amerykański dowódca Grupy Bojowej, chciał zeznawać przed polską prokuraturą. Mówił, że działania Polaków tam były błędem spowodowanym kiepskim, fatalnym działaniem kontrwywiadu wojskowego, ale nie były działaniem kryminalnym, nie były zbrodnią wojenną. Nie mógł zeznawać, dlatego że akurat w tamtym czasie był poza Afganistanem. To prokuratura stwierdziła, że nie będzie go przesłuchiwać. Problem polega na tym, że Amerykanie mają nawet zapis. Dzięki nasłuchowi Signit rozmów talibów z czasu, kiedy te wydarzenia w Nangarkel miały miejsce. Amerykanie, a konkretnie generał Schweitzer, pułkownik Schweitzer, przekazał, że na nagraniach mają nagrany głos taliba, który w momencie, kiedy Polacy otwierają ogień, krzyczy: moją pozycję ostrzeliwują z moździerza z 600-800 metrów. W dyspozycji amerykańskich wojsk są również nagrania z tego samego dnia, kiedy parę godzin wcześniej zostaje zaatakowany amerykański patrol obok wioski Nangarkel. Dlaczego ten dokument, te nagrania nie trafiły od razu do polskiej prokuratury? No, dlatego, że nie zostały na początku zabezpieczone przez prokuratora działającego na miejscu w Nangarkel. Dlaczego nie zostały zabezpieczone? Dlatego, że, jak tłumaczy generał Tomaszewski,
Na początku miała być sprawa dla żołnierzy tylko o nieostrożne obchodzenie się z bronią, a nie o zbrodnię wojenną. Na tym polega problem. Srakę spowodowali naciskani przez SKW prokuratorzy, którzy mieli zatrzeć tutaj ślady i sygnały dotyczące słabego działania polskiego kontrwywiadu wojskowego w Afganistanie. Skandal, skandal i jeszcze raz skandal. Można stracić wiarę w to, komu się właściwie służy. Bo jeżeli służba w Wojsku Polskim ma polegać na wykonywaniu czarnej roboty, a potem przyjmowaniu kopów w dupę i przyjmowaniu ciosów od własnego państwa, to jest coś nie tak. Ja mimo różnych wątpliwości moralnych dotyczących zachowań żołnierzy z Nangarkal po całej tej sprawie, kiedy między sobą oskarżali się wzajemnie i tak dalej, i tak dalej. Zawsze będę tych żołnierzy wspierał, dlatego że to oni tam byli i oni muszą do końca życia żyć z tym, że uczestniczyli w wojnie, widzieli trupy, a na koniec zostali wydymani przez własne państwo. Na razie trzymajcie się. Cześć.